Witajcie, jesteśmy jak zwykle o tej samej porze i mamy dla was najnowsze gierki. I najświeższe newsy. Spójrzcie, co dla was przygotowaliśmy. Dzisiaj zobaczycie wojownicze żółwie ninja w akcji, a także ich opierzonego kolegę Kurczaka Małego. Mamy też Królestwa, najnowszy dodatek do Medieval 2 Total War. Premiera pierwszego sezonu gry Sam and Max tuż tuż. Emocje rosną i nie tylko dlatego, że jest to fenomenalna przygodówka, ale przede wszystkim dlatego, że już wiadomo, kto udzieli głosów w polskiej wersji językowej gry. Po pierwsze Wojciech Mann, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Po drugie Jarosław Boberek, aktor, który w polskiej wersji filmu Madagaskar zaśpiewał piosenkę Wyginam śmiało ciało. Na długo przed tym, jak w świecie gier rajdowych rządził Colin McRae, na automatach rzutowych triumfy święciła gra Sega Rally. Nigdy, ale to nigdy, realizm nie był mocną stroną tej serii. Tutaj chodziło głównie o dobrą zabawę i to się zawsze udawało. Generalnie chodzi o to, że depczemy opór gaz i staramy się jak najbardziej płynnie wejść poślizgiem w zakręt. Na początku to jest bardzo trudne, bardzo długo to jest po prostu niezrozumiałe, ale w końcu zaczyna sprawiać przyjemność, jak choćby w serii Ridge Racer. W grze, oprócz tego, że będziemy zwiedzać liczne zakątki świata, bardzo różnorodne, od śnieżnych tras po górskie szczyty obsypane piaskiem, będziemy mogli sterować również różnymi rodzajami samochodów, zarówno tymi napędzanymi na tył, na przód, jak i po prostu tymi na cztery koła, czyli 4WD. Wokale w Sega Rally nagrał Krzysztof Hołowczyc, który ma doświadczenie w tej materii, bo użycza głosu w nawigacjach satelitarnych. Warto spróbować zagrać w Sega Rally, choćby po to, żeby spróbować czegoś innego. To mówię do tych, którzy w Sega Rally jeszcze nie grali. Na tych, którzy wrzucili tonę żetonów do automatów w Darłówku, chyba nie muszę do gry przekonywać. Kontynuacja gry Fear pojawi się w przyszłym roku. My znamy już jej tytuł. Twórcy i producenci myśleli i wymyślili. Project Origin. Tak jak nazywał się program tajnej organizacji, która w pierwszej części stworzyła tę małą, kudłatą dziewczynkę. Project Origin jest oczywiście w porządku, ale mi bardziej podobała się ta stara, pierwsza robocza nazwa Dark Signal. Była bardziej przerażająca, może dlatego, że kojarzyła się z dentystą. Warhawk. Tytuł ten kojarzą wszyscy, u których w połowie lat 90. pod telewizorem stał nie Pegasus, a PlayStation 1. Leciało się samolotem, brało na muszkę innych pilotów i odpalało rakiety. Może jakoś za specjalnie to nie wyglądało, ale w tamtych czasach był to prawdziwy hit. Teraz Warhawk powraca w nowej odsłonie, nastawiony głównie na rozgrywkę sieciową na PlayStation 3. Warhawk na trzeciego playa to wojna pełną gębą. Mamy tu wszystko i możemy wszystko. Walczymy na lądzie i w powietrzu, latamy myśliwcami, jeździmy czołgami, jeepami, ale mamy do wyboru, czy usiąść, jak wsiadamy do pojazdu, czy usiąść za sterami, za kółkiem, czy na przykład na siedzisku pasażera strzelać do wrogów z działka, czy obrzucać ich granatami. Gdzieś już to wszystko było, takie mam wrażenie. Jeżeli wam to również kojarzy się z grą Battlefield, to całkiem słusznie. Jak to w grach multi bywa, Warhawk będzie oferował nam kilka standardowych typów rozgrywki, takich jak Capture the Flag, Deathmatch czy Team Deathmatch, w których równocześnie brać udział będą mogły nawet 32 osoby. Będziemy też mogli grać samemu przeciwko botom, czyli zawodnikom sterowanym przez komputer. Gra oczywiście wykorzystuje też możliwości pada Six Axis, przy czym, tu uwaga, jest bardzo ważna rzecz, w tym przypadku się on sprawdza, a nie irytuje. Jedna z najważniejszych strategii roku, Command & Conquer 3, doczeka się dodatku. Rozszerzenie będzie nazywało się Kane's Wrath, czyli Gniew Kane'a. Niestety ukaże się dopiero w przyszłym roku i tylko i wyłącznie na pecety. Dodatek jak to dodatek, pojawiają się nowe jednostki, jakiś tam śmigłowiec, Hammerhead, jakiś czołg Shatterer, a głównym bohaterem jest oczywiście Kane, łysy przywódca frakcji Brotherhood of Nod, który stara się być groźny, ale jest mniej więcej tak groźny jak nauczyciel od WF-u. Jest ich czterech. Są zieloni, uwielbiają pizzę i wschodnie sztuki walki. Mają super zdolności, mimo że są tylko żółwiami. Za młodu wykąpali się w toksycznej substancji i zmutowali do stadium ninja. Tajemnice walk wschodu zgłębili pod okiem szczura Splintera, a ich największym wrogiem jest Shredder. Nie mylić z ekskanclerzem Niemiec. Fabuła gry nawiązuje do najnowszej pełnometrażowej animowanej wersji wojowniczych żółwi ninja, na świecie znanej pod tytułem TMNT.
czyli Teenage Mutant Ninja Turtles, w której zielone gady ratują świat przed złym biznesmenem o megalomańskich zapędach. Jako Donatello, Michelangelo, Leonardo i Rafael będziemy przemierzać nie tylko największe metropolie, ale również gęstą dżunglę i ruiny starodawnych świątyń. Niezależnie od lokacji, najważniejszą częścią gry jest skakanie po platformach, bieganie po ścianach oraz bujanie się na drążkach, czyli nic, czego już w platformówkach nie widzieliśmy. Z drugiej strony właśnie to czyni tę żółwią grę bardzo szybką i dynamiczną. Adrenaliny dodaje fakt, że komputer cały czas mierzy czas, a więc przez kolejne etapy staramy się biec jak najszybciej, co prowokuje większą ilość błędów. To dobrze, bo bez tego gra byłaby za łatwa. A i tak nie jest zbyt wymagająca. Średnio zaawansowany gracz skończy ją w 4 godziny, a wszelkie niepowodzenia zrzuci na złe sterowanie i komplikującą sprawę pracę kamery. Niewygórowany poziom trudności ucieszy na pewno młodszych graczy, dla których najnowsze gry z serii Prince of Persia były nie do przeskoczenia. Najgorszy element gry to walka. Pojawia się sekwencyjnie i jest nudna jak moda na sukces. Wszystkich zbirów można przepędzić jednym klawiszem. Owszem, możemy sobie urozmaicić nieco zabawę ciosami specjalnymi, ale bez tego też można przeżyć. Wojownicze żółwie ninja mogą się podobać. Szczególnie dzisiaj, gdy brakuje dynamicznych platformówek, które przechodzi się w podskokach, a więc szybko, łatwo i przyjemnie. Ta gra nie jest ani za specjalnie ładna, ani za specjalnie wciągająca, ani tym bardziej odpowiednio długa. Ale ma coś w sobie, ma coś w skorupie, jeśli wiesz, co mam na myśli. A poza tym, jak na grę o żółwiach, jest dosyć szybka. Just, soczysta gierka wyścigowa powraca. Mówię soczysta, bo chodzi o to, żeby wycisnąć jak najwięcej soku ze swojego auta. W tym celu będziemy ustawiać siłę dociśnięcia śrubki i kąt nachylenia drucika. Do 90 samochodów będziemy mogli wcisnąć którąś z 600 dodatkowych części. Tak stuningowaną furę będziemy mogli wystawić w wyścigach z cyklu Hot Import Nights, które odbywają się w Londynie, Rzymie, Paryżu, Sydney i San Francisco. Jeśli umiecie i lubicie jeździć szybko, a do tego stylowo, to Just 2 Hot Import Nights jest właśnie dla Was. Medieval 2 Total War doczekał się pierwszego oficjalnego dodatku i jak przystało na wyjątkowo pracowity zespół, jest to rozszerzenie przez wyjątkowo duże R. I nie chodzi tu tylko o wyjątkowo rozbudowany manager instalacji, podczas którego można nie tylko usnąć, ale i całkiem przyzwoicie się wyspać, bo ten aspekt raczej trudno zaliczyć programowi na plus. Fakty są takie, że do naszych rąk trafia jeden z bardziej rozbudowanych dodatków, z jakimi przyszło nam się zmierzyć. 4 ogromne, niezależne kampanie w niejednym przypadku mogłyby posłużyć za zupełnie niezależne programy. Tu pełnią rolę tylko uzupełnienia popularnej serii. Tym razem przyjdzie nam powalczyć w 4 zupełnie zróżnicowanych środowiskach. Od XIII-wiecznej Brytanii, przez wypaloną wojnami krzyżowymi Ziemię Świętą, przez kolumbowską Amerykę, aż do absolutnego hitu kolejki, czyli polsko-krzyżackiego starcia dostępnego w kampanii środkowoeuropejskiej. Reasumując, 13 nowych grywalnych frakcji, ponad 160 świeżych jednostek, kilkanaście dodatkowych scenariuszy przydatnych w rozgrywkach sieciowych oraz historyczne mapy dla amatorów bitew uprzednio już rozegranych. Warto wspomnieć też o jeszcze jednym nawiązaniu do historii, a mianowicie powracającym po latach trybie Hot Seat, czyli klasycznej rozgrywce turowej przeznaczonej dla jednego komputera. Modyfikacje nie ominęły samej rozgrywki. Znacznie wzrósł wpływ polowych generałów. Mimo że nie są to jeszcze niezależne osobowości, to jednak ich umiejętności i preferencje wpływają na zachowanie jednostek na polu bitwy, zwłaszcza w trybie automatycznym. Jak przystało na średniowieczne realia, dominującą rolę odgrywa religia. Rozbudowywanie powiązanych z kultem religijnych motywów znacznie wpływa nie tylko na morale poddanych, ale i na formę miast, czy dostęp do nowych budowli i technologii. Większą wagę przywiązano też do niemilitarnych i niezależnych od nas wydarzeń historycznych. Widać to zwłaszcza w kampanii amerykańskiej, w której przywleczona z Europy zaraza dziesiątkuje rdzenną populację, ostro dając się we znaki każdej ze stron konfliktu. Stronie technicznej gry właściwie również nic konkretnego nie da się zarzucić. Grafika prezentuje się doskonale. Muzyka, nawet jeśli nie rzuci kogoś na kolana, to na pewno nie przeszkodzi w zabawie. Do tego świetnie wypadają zbliżenia pola bitwy, które pozwalają naprawdę wczuć się w atmosferę pola walki. Medieval Total War 2 Królestwa wypada nawet lepiej niż rewelacyjna wersja podstawowa.
programiści z Creative Assembly obrali dobry kierunek i systematycznie zbliżają się do wytyczonego celu. Medieval nie jest jeszcze ideałem wśród strategii, ale profesjonalizmem i wykonaniem wspina się na sam szczyt. Medieval 2 Total War Królestwa, ta gra instaluje się pół godziny, rozumiesz? Nie mogę sobie pozwolić na taką stratę czasu. Nie jestem już młody. Dla mnie to plus, można ustawić instalowanie i w tym czasie obejrzeć w telewizji na przykład jakiś program o grach. Ta gra nie ma minusu. Ostatnio 20-lecie istnienia obchodził serial The Simpsons, jedna z najśmieszniejszych rzeczy na świecie. A dobry humor to nie tylko zaleta serialu z Homerem i jego rodziną, ale również gier opowiadających o jego przygodach. Trudno uwierzyć, ale przez ostatnie 20 lat ukazało się 21 gier o Simpsonach. Pora na 22. The Simpsons Game zawita do nas w listopadzie. Będzie to połączenie platformówki i przygodówki. Zwiedzimy 16 etapów umiejscowionych nie tylko w Springfield. Co ciekawe, tak jak w LEGO Star Wars będziemy sterować kilkoma postaciami, wybierając tę, której umiejętności akurat są nam potrzebne. Tak zwane sporty narodowe mają to do siebie, że dla obcokrajowców są niezrozumiałe. Przy czym nie chodzi tu o znajomość reguł, ile o brak zrozumienia dla mas fascynujących się daną dyscypliną. Tak jak trudno wymagać od Amerykanów, by z zapartym tchem oglądali skoki na wielkiej krokwi, tak trudno żądać od nas, byśmy podniecali się baseballem czy wyścigami NASCAR. Te w Stanach Zjednoczonych ludzie oglądają z zapartym tchem. Wszak to one, a nie baseball, są drugim po futbolu amerykańskim najpopularniejszym sportem w USA. NASCAR ma aż 75 milionów zdeklarowanych fanów, którzy co roku na gadżety sygnowane przez organizację wydają ponad 2 miliardy dolarów. Niemałą część tej sumy stanowi kasa ze sprzedaży kolejnych gier traktujących o tych wyścigach. NASCAR 08 jest najnowszą z nich. To oczywiście w pełni licencjonowany tytuł, którego smaczki docenią jedynie wierni fani tego sportu. Dla całej reszty NASCAR to zwykła wyścigówka, w której festyniarsko obklejone naklejkami auta ścigają się po okrągłym torze. Tras, na których możemy sprawdzić moc maszyn, jest całe mnóstwo. Jednak większość z nich kształtem przypomina stadionową bieżnię, po której musimy przejechać od kilkunastu do kilkudziesięciu okrążeń. W grze mamy kilka klas samochodów. W jednej rywalizacji bierze udział ponad 40 maszyn. Tłok jest spory, prędkości zawrotne, a więc o stłuczkę nie trudno. Aby dojechać do mety, nie mówiąc już o wygraniu wyścigu, musimy przyjąć stosowną taktykę. Nie tylko w odpowiednim momencie zatankować paliwo czy zmienić opony, ale też przez radio dogadywać się z partnerem z teamu. Kto jedzie pierwszy, kto toruje drogę, a kto blokuje rywali. Wszystkie triki poznajemy w rozbudowanym trybie kariery. Zdobywając kolejne licencje, uczymy się na przykład poruszania się w tunelu aerodynamicznym generowanym przez jadące przed nami auto. Musimy przyznać, że testując wersję NASCARa na PlayStation 2, tych licencji nie zdobyliśmy zbyt wiele. Może i jeździ się przyjemnie, jednak gra jak na rok 2007 i możliwości tej konsoli jest tak brzydka, że oczy bolą patrzeć. A skoro bolą, to po co w ogóle grać? NASCAR 08 to mnóstwo tras, nie znam żadnej, mnóstwo kierowców, nie znam żadnego. Amerykanie to kupią, ale u nas NASCAR będzie raczej leżał na półkach sklepowych i dobrze mu tak. Widok z wnętrza samochodu jest tak brzydki, że nie powinniśmy go wmontowywać do recki, ale zrobiliśmy to dla Was ku przestrodze. Tylko 4 na 10, ale tylko dla wersji na PS2. Posiadacze nowych konsol mogą sobie trochę do tej oceny dodać. Uwaga, teraz będzie smutna historia, historia Lair, która jest ekskluzywnym tytułem dla PlayStation 3. Gra miała mieć piękną grafikę, dużą grywalność i moc, która sprawi, że bez mrugnięcia okiem wydamy 2,5 tysiąca na PlayStation 3. Niestety, Lair okazał się niewypałem. Sterowanie jest za trudne, a fabuła wcale nie jest taka porywająca, jak miała być. Gierka dostała w zachodniej prasie oceny na poziomie mniej więcej 5 na 10 i szykuje się, że będzie największą porażką roku. Najbardziej zdruzgotało to twórców gry, którzy wymyślili sobie historię o tym, że nad projektem czuwała od początku klątwa, że nic im się nie udawało, że ich bliscy chorowali, że zupa była zasłona i tak dalej, i tak dalej. Ej, ale co mnie to obchodzi?
Każdy, kto choć trochę siedzi w temacie gier RPG, wie, że kuźnią prawdziwych perełek z tego gatunku jest studio BioWare, odpowiedzialne za takie hity jak Neverwinter Nights, Knights of the Old Republic czy Baldur's Gate. Ci sami ludzie stworzyli też xboxowy hit Jade Empire, a ostatnio z sukcesem przenieśli go na pecety. Jade Empire jest to action RPG z naciskiem położonym na action, osadzone w realiach inspirowanych chińskimi legendami. Mamy więc senseiów, ninjasów, samurajów, smokasów. I co jeszcze? Mieczasów, strzałkasów, ninjasów też. I ninjasów, i strzałkasów. Wiesz, to jest też artefaktus, który trzeba odnaleźć. Zapomnijcie o starej wersji na Xboxa, bo ta nowa na PC-cie nie dość, że ma poprawiony interfejs, czyli sterowanie, to przede wszystkim ma poprawioną grafikę. Stary Xbox wygląda jak stary turecki dywan, a wersja na PC-ta wygląda prosto fenomenalnie, ponieważ ma wysoką rozdzielczość. Fani prawdziwych, długich RPG mogą być jednak Jade Empire trochę zawiedzeni, bo to nie jest takie typowe RPG, tylko action RPG, a to znaczy, że nacisk położono tu przede wszystkim na widowiskowe walki, a nie rozwijanie postaci. Zdaje się, gdzieś czytałem, bo nie przeszedłem tej gry całej, że można ją ukończyć w 20 godzin, tyle że przez te 20 godzin nie zobaczycie wszystkiego, co Jade Empire ma wam do zaoferowania. Musicie przejść grę kilkakrotnie i wtedy zobaczycie, jak olbrzymi jest to świat. Jade Empire to jedna z najlepszych konwersji gier ostatniego sezonu. Powinniście koniecznie ją sprawdzić. Dzisiaj w konkursie do wygrania jest gra Driver Parallel Lines, czyli świetna akcja w stylu GTA. Żeby dostać pudełko, swój egzemplarz, trzeba odpowiedzieć na pytanie. Jaki pseudonim na tak zwanym mieście ma bohater gry Driver Parallel Lines? Odpowiedzi na konkurs wysyłacie na mail konkurs@gram.pl. W tytule maila wpisujecie driver, a nazwisk zwycięzców szukacie na www.gram.pl. Przypominamy, że jak zwykle wczesną jesienią pojawi się najnowsza odsłona FIFA. Wersja 0.8, oprócz tego co zwykle, czyli masy licencji, różnych trybów gry Szpakowskiego i Szaranowicza, będzie oferowała coś zupełnie innego. Tryb Be a Pro. Bycie profesjonalistą w FIFA oznacza mniej więcej tyle, że sterujemy jednym zawodnikiem, a nie całą drużyną. Wtedy gra staje się, jakby to powiedzieć, troszeczkę dziwna, ponieważ kamera przenosi się za plecy jednego gracza. Jest rewolucja. Jak to się mówi, kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. Czy EA tym razem wygrało? Dowiecie się, jak tylko FIFA zrecenzujemy. Dobra robota, załogo. Wykonaliśmy kolejną misję. Wszystkie systemy działają i... Sir, nadeszło. Ty nieszczęsny, arogancki, samolubny łobuzie! Jak miło, że pan nas zaszczycił, sir. Wszyscy, którzy pamiętają kinowy przebój Kurczak Mały, zapewne z uśmiechem na ustach powitają tę grę. Tak jest, pewien wszędobylski i zaradny kurczak powrócił, by udowodnić wszystkim, że drób nikomu nie powinien kojarzyć się jedynie z popularną siecią fast foodów. As Faction to kolejna już odsłona komputerowych perypetii opierzonej gwiazdy srebrnego ekranu. Tym razem jednak nasze wirtualne zmagania nie będą dotyczyć samego kurczaka, ale jego komiksowego idola, kapitana Asa. Pomijając wszelkie podobieństwa do popularnego w latach 70. ubiegłego wieku bohatera polskiej popkultury, As to kurak na schwał. Wielki niczym dąb, wyposażony w nowoczesną broń i odrzutowy plecak, kapitan kosmicznego promu o elektryzującej nazwie Stodoła Bojowa. Walczyć przyjdzie nam nie tylko samym kapitanem, ale także dwójką jego znajomych, wieprzem pokaźnych rozmiarów oraz Luśką, seksowną pilotką samolotu uderzeniowego. W każdej z dostępnych misji przyjdzie nam zmagać się jednym z bohaterów. Przerywniki przed niektórymi misjami nagrodzą nas przezabawnymi wstawkami, z których dialogów dowiemy się m.in. o narcystycznych zapędach kapitana Asa, czy skrytej miłości, jaką żywi do niego obdarzona zniewalającą grzywką Luśka. Od strony technicznej gra nie prezentuje się już tak okazale. Co prawda produkt sygnowany marką Disneya skierowany jest raczej do młodszych odbiorców, jednak mimo to kanciastej grafice przydałby się mały facelifting. Mimo to gra nie odrzuca. Ratują ją świetne dialogi, przyjemna muzyka, dobre spolszczenie oraz duża grywalność. W kurczaka po prostu gra się przyjemnie. Zabawa nie jest ani za prosta, ani banalna. Duża dawka humoru, sporo komicznie nazwanych ulepszeń i modyfikacji ekwipunku, a także tryb dzielonego ekranu składają się na przyjemną w odbiorze całość. Kurczak Mały, As Faction, wielkiej furory nie zrobi, bo nie taka jest jego rola. Świetnie jednak wpasowuje się w świat pewnego małego kurczaka i zostanie ciepło odebrany przez fanów jego kinowych przygód.
Kurczak mały, a w akcji to przyjemna, nienarzucająca się gierka. Dobra dla chrześniaka. Jeśli masz chrześniaka, to mu kup. Rzeczywiście, jak dla chrześniaka to całkiem niezła. Jakbym był chrześniakiem, to bym se w nią pograł. To już wszystko na dzisiaj, ale jeśli zastanawiacie się, jak wypadły najnowsze gry wojenne, czyli Medal of Honor Airborne, a także World in Conflict... I jeśli zastanawiacie się, czy Heavenly Sword będzie dla PlayStation 3 tym, czym Gears of War było dla Xboxa 360, koniecznie oglądajcie następne odcinki Gram TV. Te i inne recenzje w najbliższym czasie. Do zobaczenia!